Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać przepis na pyszne, wytrawne babeczki. Jak sami widzicie, pięknie się prezentują, pięknie wyglądają na stole. Możemy do nich włożyć różny farsz, pasty, sałatki. Z porcji, którą podam, wychodzi 9 oto takich babeczek. Są one z ziołami toskańskimi, ale możemy użyć również innych przypraw, które bardziej lubimy i które bardziej będą pasowały nam do potrawy. Więc zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. A oto przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to 250 g mąki pszennej, 125 g masła lub margaryny, jedno jajko, 2 łyżeczki ziół toskańskich. Możemy również użyć innych ziół, na przykład prowansalskich. 0,5 łyżeczki pieprzu ziołowego i 0,5 łyżeczki soli. A więc zaczynajmy. Potrzebna nam będzie oczywiście miska, mąkę przesiewamy przez sito, dodajemy najpierw suche składniki, to znaczy sól, pieprz i zioła. Do tego jedno jajo i pokrojone masło. A teraz ciasto zagniatamy. Najpierw taki powstaje nam piasek, ale musimy ciasto tak zagnieść, aby powstała nam jednolita masa. Tak samo jak przy babeczkach kruchych, które są na moim kanale, zapraszam do obejrzenia filmiku. Tamte babeczki są do różnych kremów słodkich, śmietany, a te są bardziej wytrawne do sałatek. Ja proponuję wyciągnąć to z miski. Musimy to ciasto szybko wyrobić. Myślę, że wystarczy. Zobaczcie, jakie ono jest kolorowe. Ciasto już jest wyrobione. Następnie teraz włożymy je do woreczka foliowego i wkładamy do lodówki na przynajmniej pół godziny. Już minęło pół godziny. Możemy zacząć robić nasze babeczki. Następnie bierzemy sobie kawałek do ręki. Foremkę i nakładamy ciasto. Nastawcie sobie proszę piekarnik na 180 stopni z funkcją góra-dół.
I tak zrobione babeczki odkładamy i robimy następną. Możemy robić grubsze, zależy do czego będziemy te babeczki używać. Bo jeśli do jakichś sałatek, no to lepiej trochę grubsze, ale jeżeli do jakichś warzyw, to mogą być cieniutkie. I tak robimy z pozostałym ciastem. Babeczki mam już zrobione, jak widzicie wyszło 9 sztuk. Wkładamy teraz do piekarnika na 180 stopni, tak około 15 do 20 minut, no to w zależności od naszego piekarnika. Słuchajcie, właśnie wyjęłam babeczki, są jeszcze co prawda gorące, tak się prezentują. Zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania i do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku.